Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z elsword.pl. Ja jestem Troczek, a dzisiaj będziemy grać sobie na Elezis. Będziemy starać się robić misję do Płomiennego Serca. Droga Płomiennego Serca, część trzecia. Zaczniemy sobie nazofabrykę dzisiaj robić. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zapraszam do oceny, do skomentowania i także do zasubskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco z aktualnymi materiałami. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc zaczynajmy. W tym tygodniu materiałów troszkę było. Mam nadzieję, że wszystkie wam się podobały. Że obejrzyjcie chociaż część z nich. Będzie, naprawdę będzie mi miło, jeżeli ktoś obejrzał wszystkie. Teraz niech napisze w komentarzu, czy obejrzał wszystkie materiały. Jeżeli jest osoba, która obejrzała wszystkie materiały w tym tygodniu, niech napisze komentarz. Ja obejrzałem, było fajnie. Czy jakoś tak, no nie wiem. Dlaczego o tym mówię? No bo tego. Jestem ciekaw, czy docenicie moją pracę. Bo dzisiaj jak oglądacie, to dzisiaj jest piątek. To tak jakby tydzień temu to wszystko robiłem. No, tak jakby tydzień temu. Niecały tydzień. Jest 21 minut po północy. A my nadal się bawimy. Znaczy ja się nadal bawię. Wy sobie teraz, aktualnie kiedy nagrywam, pewnie śpicie, słodko. Ale no co, nie ma jakiegoś tam lenistwa. Musimy siadać, nagrywać. Musimy siadać, grać, ja muszę nagrywać. Żebyście mieli co oglądać, tak? No właśnie. Już nie mogę doczekać, kiedy będzie... Kiedy będę miał zrobioną tą klasę Płomiennego Serca. No. Brakuje mi tych drugich klas na PL-u. Przynajmniej w moim wykonaniu, bo jedyną drugą klasą, jaką mam zrobioną, to jest ten Elsword. Tak? Jeżeli się nie mylę. Tak, chyba mam tam Elswarda, tę trzecią klasę zrobioną. Jedynie, to jest moja jedyna postać, która ma drugą klasę zrobioną. No. Powinien zostać zmiażdżony, grubasku. Z głową jak gościu z Bioshocka. Jeżeli ktoś kojarzy, to wie, o co chodzi. Bioshocka. Może tak ładniej powiem. Może nie idealną, ale podobną. Teraz te nazołamacze W9, przepraszam, W9. Prawie jak było 11, ale jednak 9. Dobra. Dzisiaj, nie wiem. Przez to, że ja w tym tygodniu już normalnie do szkoły chodzę, to... chyba materiały będą ciutkę krótsze. No. O Jezu, zostaw mi grubasku. Dlaczego troszeczkę krótsze? A już wam mówię. Ponieważ jeżeli chodzi do szkoły, to trzeba się uczyć, tak? I jest mniej czasu na zabawę. Chociaż jak się potrafi, to wszystko da się zrobić, prawda? No właśnie, wszystko da się zrobić. Tak jak teraz Elezis przecięła Ravena, znaczy jakąś Terminazonator. Się tak nie nazywał. Na angielskim on się nie, tak nie nazywa. Albo... nie pamiętam kompletnie. Jak mogłem zostać pokonany? No mogłeś normalnie zostać pokonany, no widzisz. Dlaczego robię na normalu? Czasami widzę, że niektórzy mają... no to... ból do mnie, że na normalu robię. A robię to na normalu, ponieważ... tego
nie zależy mi jakoś na dużym expie, bo w końcu na tej postaci mam 50 poziom, tak? Powinienem w Hamelu siedzieć. A siedzę tutaj w alterze, żeby zrobić tę misję, więc expa i tak solidnego nie dostaję. Ile to many potrzeba? 300. A to weź to. Łapa! Ładnie poszło. 1 na 3. O, przynajmniej zaliczę. Się cieszę. Dobra, dobra. Ładnie nam idzie, bardzo ładnie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Rycerz piroman. O, i nawet misję dodatkową zrobiliśmy. Jakiś mail do nas przyszedł. 4 minutki, ocena S. Pobiegnijmy sobie szybko do skrzynki, zobaczyć, co tam dostajemy. Teraz jest event jakiś. Tak, na jakieś itemy, akcesoria. Kostka akcesoriów bossa Soleis. O, czyli to, co już było na NA. Nie wiem, czy wtedy nagrywałem to akurat. A tu w ogóle jakiś strój mam. Kostka z górą stroju mundurku szkolnego Elios. No chcę otworzyć, zobaczymy, co mi drobnie. No pokaż. Niebieski, czyli taki granatowy. Ale nie, no ładnie, szkoda, że gaci nie mam. Bo gacie były ciutkę fajniejsze, ale dobra. Otwórzmy. A, czyli tradycyjnie, to jest w akcesoriach. Takie kółeczko, co będzie nam na plecach wisiało. O, szybkość ruchu, trochę więcej HP. Maska na twarz. I jakieś takie bzi bzi. Nie wiem, co to. A, tutaj są. Koło mnie ten, przepraszam. U mnie mój ogień ten to zakrywa. Dobra. No to zróbmy sobie teraz, nie wiem. Szkoda, że nie mogę pominąć tej misji. Bardzo szkoda, że nie mogę pominąć. Jest ktoś? Czy w ogóle czeka? O, czeka ktoś. Zróbmy sobie z kimś, co by na to. No, możemy przynajmniej przez ten czas pogadać. Mam nadzieję, że tydzień wam minął bardzo dobrze. No i że skoro dzisiaj piątek, no to weekendu początek, tak? Teraz jak to oglądacie, udostępniam to o 15, ale pewnie oglądacie troszkę później. Zależy kto kiedy, jak kończy, nie wiem, szkołę, pracę. To weekendu początek mamy, tak? No możemy troszeczkę się zrelaksować. Oczywiście każdego gracza, który tutaj jest, pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie wiem, kto tu jest. Cześć, Grey King, Mr. Donek 123, Takuina 2727. Cześć, witajcie, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Jedziemy. O, Neko Senpai. Luciel. Będzie zabawa. Mam nadzieję, że fajna zabawa. No, stroje jakieś ładne tutaj nawet widzę. Tylko błagam, żeby to był jakiś ogarnięty gracz. Wiecie, ja też tutaj po prostu chciałbym się pobawić. A nie, wiecie, denerwować się. Chociaż, jeżeli mówimy o denerwowaniu, to tak śmiesznie jest, bo tego. Czasami na ENA mi się zdarzało, że wiecie, wchodzę na jakąś trudną mapę, gdy nie miałem jeszcze jakiegoś tam określonego levela, na którym dałbym sobie radę bez problemu. Wiecie, dochodzimy do momentu, gdzie jest boss, a tu nagle co? Zong. Kościół wychodzi. Wychodzi po prostu z meczu. Przed samym idealnie bossem. I to wtedy był taki troszeczkę bulwers z mojej strony. Ponieważ, no myślałem, że gościu mi pomoże. A tu się okazało, nie. Dobra. Przeciwnicy padają jak muchy, jak widzicie. No, to jest potęga tego 50 poziomu. O, gratulacje nabicia levela, kolego albo koleżanko. Gratuluję.
na ze skorpionów. Troszeczkę go wyrzuciło wstecz. Znaczy prędzej do tyłu, a nie wstecz, ale okej. No, troszeczkę piorunem uderzymy. No i przebijemy go. Proszę przebić go. Dziękuję. O, poczekamy. Teraz możemy sobie podbiec. Troszeczkę pieniążków uzbierać. Nazopodajnik sobie wyłączymy. No już kończymy nazofabrykę. Myślałem, że jeszcze jeden jakiś stage będzie. Żeby sobie przebiec po prostu, czy coś. A tu już jest taki miejsce na windę. Okej. Pierwsze 10 minut za nami. Nie wiem, jak się uda, to do 20 dzisiaj dorobimy. Jak się uda. Nie obiecuję, ale postaram się, tak? A prototypy już się pojawiły. Tym razem po dwa na każdą stronę. Bzi, bzi, bzi. Ej no. What the hell? Co to było? Gdzież on spadł? Ej, przecież wy to widzieliście, że on spadł. To było nie fair. Poczułem się oszukany. Proszę oddać fartucha. Przepraszam, jeżeli słyszycie jakieś ziewanie z mojej strony, ale jestem już naprawdę zmęczony. Jeszcze czeka mnie parę rzeczy do zrobienia. Ktoś pewnie teraz w komentarzach by napisał: po co tak siedzisz do późna, przecież masz następny dzień? Siedzę do późna, ponieważ następnego dnia mogę nie mieć takiego stanu komputera jak mam. Opuść grupę. Mój komputer akurat ma różne kaprysy i może mu się na przykład to, wiecie, odwiedzić. Dzisiaj na przykład dwa razy bluescreen mi wywalił. No, dzisiaj, czyli w sobotę, tydzień temu. I wtedy na przykład grałem z widzem, no i się nie udało, tak. Dobra, robimy jeszcze raz nazofabrykę. Być może znowu zagramy z tym Lucielem. O Jezu. Być może, tutaj mamy manę, tu mamy Agdę. Posprzedajemy niepotrzebne dla nas rzeczy. Te rękawiczki Ravena też można sprzedać. O! Fryzura. Pokaż jaką fryzurę, pokaż jaką fryzurę. O, boczny warkocz. Pokaż jak to wygląda. O fuj. Nie, ja tego nie chcę. Ja chcę swój. Może dlatego, że przez maskę. O nie. Nawet nie przez maskę. Nie podoba mi się. To mi się bardziej podoba. O i znowu. Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Będzie sporo zabawy. Obiecuję. O, szary ekran. Jak słodko. Szary ekran. Ja nic nie mogę zrobić. Sorry. No to cóż. Jezu, gdzie mnie wrzuć? Tu mnie wrzuć. No, nie mogę. 5 minut mam czekać. Powaliło was. Gramy solo. Czasami jakoś tak mi się dzieje, że szary ekran wyskakuje. No. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Dajcie znać, czy wy macie podobne problemy, że co jakiś czas szary ekran wam wyskakuje i nie możecie grać. Na przykład dla mnie to jest mocno uporczywe i przeszkadza bardzo. Nasza Elezis to tak wydziera się, że to... Oho. A być może, kurczę, ona nie jest kobietą, tylko facetem.
Bo to strasznie mocny męski głos się pojawia. Nie no, żartuję. Wiemy. Każdy wie, że Elezis jest laseczką. Każdy to wie. No właśnie. Teraz leczącego Nazoru spruwacza. Dojdź. No. O Jezu. Gruba głowa. Wielka gruba głowa. Dobra, dziękuję. Wirujący miecz. Ładnie. Zjeżdżaj. Ona jest strasznie wulgarna. Znaczy może no nie wulgarna, ale widać wychowanie wojownika tradycyjnego. Jedziemy. No to dopiero początek. Ja już myślałem, że to już jest koniec, a to jeszcze początek. Dajcie znać a propos głosu, mikrofonu, czy jest wszystko ok, czy nie za głośno. Bo tak to będę starał się dostosowywać głośność mikrofonu. Znaczy, wiecie, przyciszonego mam go na maksa, tak? No, mikrofon mam przyciszony na maksa. Dla każdego, kto tam by chciał wiedzieć, jaki mikrofon aktualnie mam, to mam Blue Yeti. No. Jezu Chryste, gdzie, co ja tu zrobiłem? Co się stało? Blue Yeti, tego, mikrofon ma własną regulację tego poziomu głośności, tak? Bo to on jest na najniższym poziomie, a słyszycie, jak jest aktualnie. Starałem się też różnymi programami odszumiać głos, wyciszać kliknięcia klawiatury, ale ich się do końca nie da, bo nawet moja klawiatura, o nie, zmierzyło mnie. Jest taka, której się chyba nie da wyciszyć. No nie, może się nie znam. Energetyczna kula, unik do tyłu. A ja nie chcę uniku do tyłu. Przyjmę wszystko na klatę. I na moją czapeczkę Halloween. Jezu chłopie, ile ty masz życia? A, bo ja wziąłem eksperta. Mogę sobie normala wziąć, żeby szybciej poszło. Zjeżdżaj. Ra. Ona tak śmiesznie warczy. Ra. A i jeszcze jedna sprawa co do wspólnego grania. Każdy kto chciałby umówić się, żeby pograć, proszę pisać do mnie na fanpage'u. Tylko pamiętajcie o paru rzeczach. Ja staram się jak najbardziej do was podpasować się, prawda? Ale postarajcie się też zrozumieć fakt taki, że jak na przykład by mnie wywaliło z meczu, prawda? Czy coś. To albo mam blue screena i postaram się wrócić jak najszybciej. Jakby się nie udało, to postarajcie się to zrozumieć. Albo jeżeli tego, nie wiem, coś innego, to bądźcie wyrozumiali. Ja naprawdę staram się robić co mogę. Na sprzęt już zaczęły się proces oszczędzania na nowy komputer. Na pewno będzie nowy. Mam taki zamiar, żeby był w końcu po tylu latach. Po tylu latach. No na YouTubie już tworzę, który to już rok? W tym roku będzie chyba drugi. Co? Nie patrzcie na datę założenia konta, bo datę założenia konta to mam, wiecie, od momentu kiedy po prostu założyłem sobie konto. To był 2012 rok. Wtedy to było po prostu zwykłe konto. Wiem, że powinienem. Ojeju, zaraz zginę. No i zginąłem. Wiem, że jak wziąłem się za nagrywanie, to powinienem tego. To powinienem założyć nowe konto, żeby był odpowiedni URL, żeby nie było takie jak aktualnie mam. I tak dalej, i tak dalej.
Ale no cóż, tak wyszło. Zapomniałem tego zrobić. A teraz jakoś nie za bardzo mam ochotę zakładać nowego kanału. Ale mam z tyłu głowy taki plan, żeby to zrobić, ponieważ chciałbym ograć bardzo wiele różnych gier różnego typu. Jak zauważyliście na moim kanale, jedyna gra, jaka się przyjęła, to jest Elsword. Obojętnie jaki, ale to jest Elsword. Nie przyjęło się Hero Wars, który był od tych samych twórców. I jeszcze inne gry. Ja mam naprawdę bardzo dużo gier, które chciałbym ograć. To jest, nie wiem, z 300 tytułów. Teraz naprawdę nie zaniżam. Z 300 tytułów na pewno chciałbym ograć na wizji. A wiecie, jak będę wrzucał i będzie na przykład po 3 wyświetlania, no to wiecie, to mi po prostu nie na rękę, tak? Może byłoby więcej, gdyby, nie wiem, miałbym, nie wiem, 2000 subów, tak? To może by 100-200 było. Ale mówię to, ponieważ jak wrzucałem Memories a Vagabond, to no, nie wiem, 3-4 osoby obejrzały i tyle. Ale Sworda, nie wiem, obejrzy 10-11. To jest ta różnica. Ale dobra, to już tym nie musimy się zajmować teraz. To jest moja sprawa. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mamy już połowę misji Droga Płomiennego Serca zrobiona. Być może później znowu usiądę. Później, kiedy indziej usiądę. I dalej będziemy robić Króla Nazoidów w Serce Altery. Ale to później. Na ten moment ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Udało się te 20 minut dorobić. Ja byłem Troczek, a to Elsword.pl. Droga Płomiennego Serca, część trzecia. Połowa misji. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!